stracił stanowisko po wypłynięciu informacji o jego współpracy z bezpieką. Były prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda tłumaczy się z rzekomej współpracy z Służbą Bezpieczeństwa PRL. Kujda podkreśla, że kontakty z SB miał tylko przy odbieraniu i oddawaniu paszportu. W najnowszym wydaniu tygodnika sieci Kazimierz Kujda podkreśla, że cała prawda o jego kontaktach ze Służbą Bezpieczeństwa jest taka, dochodziło do nich tylko przy odbieraniu i oddawaniu paszportu. Takie kontakty mieli chyba wszyscy, którzy w czasach PRL wyjeżdżali do krajów Europy Zachodniej. Zakończyłem je w maju 1983 roku, reszta to zmyślenia i dopiski SBK, mówi tygodnikowi. Nie byłem tajnym współpracownikiem SB, jeżeli pod tym określeniem rozumie się podpisanie zobowiązania do współpracy, przyjęcie pseudonimu oraz chęć szkodzenia innym. W mojej teczce, która znajduje się w zasobach archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej, nie ma deklaracji takiej współpracy, gdyż zwyczajnie nigdy jej nie podpisałem, tłumaczy Kujda w rozmowie z sieci. Kazimierz Kujda jest nazywany zaufanym człowiekiem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Pożyczał on nawet pieniądze przywódcy partii rządzącej, co zostało odnotowane w oświadczeniu majątkowym Jarosława Kaczyńskiego. O współpracy Kujdy z SB polityk podobno nie wiedział, Jarosław Kaczyński też nic o tym nie wiedział, powiedziała na konferencji prasowej rzeczniczka PiS Beata Mazurek. O tym, że Kazimierz Kujda pod koniec lat 70. miał zostać zwerbowanym przez SB, dowiedzieliśmy się 8 lutego. Widnieje w jawnym już inwentarzu IPN jako tajny współpracownik o pseudonimie Ryszard, który współpracę miał rozpocząć w 1979 r. W Siedlcach, poinformowała wtedy Rzeczpospolita.